A więc witam raz jeszcze. Tym razem przyjrzymy się, jaka pogoda będzie w Wigilię, w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ święta już są za już w momencie, kiedy pewnie to oglądacie, to już albo choinki są ustrojone, albo dopiero będą strojone. I już tam są dania, wjeżdżają do przygotowania. Więc czas też sprawdzić, jaka będzie sytuacja pogodowa. No i tutaj, żeby Was za bardzo głowa nie bolała, ja się przyjrzę na te mapy opowiem, a wy po prostu posłuchajcie, zobaczymy co tutaj się dzieje w pogodzie. A no w pogodzie dzieje się następująco. W momencie nagrywania tego materiału, czyli w piątek o godzinie 19 nadal nad Łotwą znajduje się Orkan Pia, który powoli już zaczyna słabnąć, ale wpływa na pogodę w Polsce. Jak pamiętacie, jeżeli oglądacie poprzednie tutaj materiały, to wspominałem, że gdzieś tutaj nad, nad Oceanem Atlantyckim, ale blisko wybrzeży wschodnich Stanów Zjednoczonych, tworzy się taki z takiej bardzo słabej depresji, tworzy się niż. Ten niż przemieszcza się dosyć szybko w kierunku północno-wschodnim, w kierunku Islandii. 985 Paskali będzie mieć w nocy z piątku na sobotę. W sobotę bardzo szybko przemieści, przemieści się na południe od Islandii. Będzie pomagał mu na pewno w tym prąd, wstępu, prąd wstępujący, co ja mówię dzisiaj. Będzie w tym na pewno wspomagał, wspomagał jet stream, który jest bardzo ładnie ustawiony, jeszcze jest dosyć silny i jeszcze tutaj on będzie odpowiednio kierował nam te, te niże w taki sposób, żeby u nas te prędkości wiatru były po prostu silniejsze, były po prostu większe. No, i sprawdźmy, co będzie się działo w nocy z 23 na 24. W tej nocy z 23 na 24, ten niż będzie znajdował się na południe od Islandii i kierował się dalej w kierunku Morza Północnego. My już powoli zaczniemy odczuwać wpływ tego niżu przede wszystkim temperaturami, które po prostu zaczną rosnąć i to całkiem mocno jak na już zimę, bo od 22, czyli od, 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 od piątku już jest taka zima u nas konkretna. Natomiast, natomiast natomiast ten niż dalej będzie wędrował sobie tutaj w okolicach Norwegii. I teraz pytanie jest takie bo tutaj mamy stan na godzinę 18.24 widzimy niż, który znajduje się gdzieś niedaleko wybrzeży południowej Norwegii. Natomiast widzimy tutaj też zatokę i front atmosferyczny, który będzie przebiegał przez Polskę i będzie w Polsce tsunami pogodę, o czym zaraz za chwilę zobaczymy. model GFS widzi delikatne odchylenie. Tego niżu bardziej na zachód. Model ICON widzi 964 hektopaskale, ale też bardzo podobne położenie, tylko tu on widzi jeszcze w zatoce tego niskiego ciśnienia uformujący się kolejny niż, który przyniesie nam silniejsze pory wiatru w Polsce północno-wschodniej i północnej przede wszystkim. I tutaj niestety te pory wiatru będą przede wszystkim w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 24 na 25, no i 25. Potem znów ten niż podąży sobie w kierunku tego poprzedniego, a więc nad Łotwę przepraszam, i Estonię. No, więc tak to wygląda pod kątem ciśnienia. Sprawdźmy sobie, jak będzie to wyglądało pod kątem porywu wiatru. Zacznijmy tutaj przede wszystkim od nocy, z soboty na niedzielę. Ja oczywiście tutaj bazuję na modelu e, różnie, sui, e, nie tyle Swiss. Swissem się zaraz zajmiemy, ale w tym momencie na modelu ICON, na modelu ECMWF i na modelu GFS. Natomiast nakładką moją jest Windy, dzięki temu mamy szybkie porównanie między różnymi modelami. No i zacznijmy tutaj od modelu ICON. W przypadku modelu ICON, poryby wiatru. W nocy z soboty na niedzielę w Polsce powinny być słabe. Ja wspominałem o tym, że będzie taka pauza, taka przerwa przed tymi silnymi porywami wiatru i ona będzie miała miejsce właśnie w nocy z soboty na niedzielę według modelu ICON. ECMWF widzi troszeczkę silniejsze porywy wiatru, ale to są porywy wiatru, no ale nadal. Ale to będą, będą porywy rzędu 45 do 50 km na godzinę. Natomiast model GFS widzi również słabe porywy wiatru, słabe. 45 do 50 km na godzinę. Nie tak silne jak wcześniej. Moi drodzy, ta sytuacja niestety się zmieni. Zobaczcie, u naszych, u naszych sąsiadów będą bardzo silne porywy wiatru, natomiast ta... Ta różnica między porywami wiatru po jednej stronie a po drugiej to jest front atmosferyczny, który powoli będzie zbliżał się do naszych granic. Wzdłuż tego frontu i na zachód od tego frontu będą występowały bardzo silne porywy wiatru. Na wschodzie, czyli tutaj na północ i na wschód od tego frontu te porywy wiatru powinny być słabsze. No i sprawdźmy sobie jak GFS widzi Wigilię. W, godzinie przed, w godzinach przedpołudniowych i do południa strefa silnych porywów wiatru powinna dotrzeć do Polski zachodniej i do Polski centralnej. Tam porywy wiatru mogą osiągać 60 do 70 km na godzinę, na wybrzeżu te porywy mogą osiągać do 80 km na godzinę. W Wigilię do godzin wieczornych prawie cała Polska w silnych porywach wiatru według modelu GFS. Tutaj w centrum i na nizinach od 60 do 70 km na godzinę na wybrzeżu do 80 bądź 90 km na godzinę. Modele CMWF widzi również wejście silnych porywów wiatru, ale według tego modelu te porywy powinny być słabsze. 60 km na godzinę na wybrzeżu do 70 km na godzinę. Natomiast model Icon widzi również porywy wiatru silniejsze w Wigilię w godzinach wieczornych, ale. Na zachodzie przede wszystkim. Więc tu mamy jeszcze pewne rozbieżności. Oczywiście w momencie, gdy już będziemy, będziemy nagrywać prognozę na Wigilię, czyli w sobotę, to, to, to będzie widać tu zdecydowanie więcej. W nocy z niedzieli na poniedziałek i nad ranem w poniedziałek w całej Polsce silniejsze porywy wiatru. Według modelu ICON najsilniej będzie wiało w Polsce Zachodniej Centralnej do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Oczywiście w górach tam porywy nawet 100 110 km na godzinę w wyższych partiach. Model ECMWF widzi silne porywy wiatru również w całej Polsce, 70 lokalnie do 80 km na godzinę. oczywiście północny wschód tam troszeczkę słabiej powinno wiać, bo znów będzie blisko centrum niżu. No i model GFS ten widzi Najsilniejsze porywy 65 do 70 km na godzinę. W całej Polsce na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Poniedziałek, prawie cały, znów pod znakiem silnych porywów wiatru. Na wybrzeżu najsilniejszych do 80 km. Na pozostałym obszarze 60 do 70, tylko ta strefa silnych porywów wiatru powinna powoli odsuwać się poza nasze wschodnie granice. Od zachodu na chwilę będzie pogoda się poprawiała pod kątem wiatru. ECMWF widzi podobnie, najsilniejsze porywy wiatru nadal na wybrzeżu tam do 80, i na wschodzie od zachodu powolne um, uspokojenie się tego wiatru. Model GFS widzi podobnie, ale słuchajcie nie na długo, bo tu już mamy kolejne silne. Porywy wiatru, ale o tym później. No to mamy 25, no i w nocy z 25 na 26, dosłownie na chwilę te porywy wiatru nam się osłabią. Będzie taka strefa z tymi słabszymi porywami wiatru, a potem znów we wtorek wejdzie być może. Kolejny niż, który tym razem będzie bardzo niebezpiecznym niżem, ale tu sytuacja jest bardzo niepewna. I tutaj ten 26 bardzo mocno obserwuję, ponieważ tutaj e, w, może, ale nie musi. Może być tak, że wiatr będzie naprawdę silny, tylko tutaj znów e, są bardzo duże rozbieżności, i trudno mi na razie cokolwiek więcej powiedzieć. E, w momencie. Jeżeli sprawdziłby się model GFS, to wejście ośrodka niskiego ciśnienia, tutaj prawie nad południową część Bałtyku, spowodowałoby bardzo silne porywy wiatru. Na wybrzeżu do 90 bądź 100 km na godzinę, nad całym Bałtykiem 110 do 115 km na godzinę, godzinę w Polsce Północnej 70 do 80 km na godzinę. I ta strefa bardzo szybko by się przemieściła poza nasze granice wschodniej kraju. Ale widzi to model GFS przede wszystkim, ponieważ model ECM. Wf widzi zdecydowanie słabsze te porywy wiatru, do 70 km na godzinę, a model Icon, no on też widzi całkiem niebezpieczną sytuację pogodową, więc nie mam tutaj dla Was dobrych informacji, ale wiecie, że ja zawsze tu wszystkie trzy modele numeryczne sprawdzam, ale tutaj też biorę pod uwagę najbardziej model, model Swiss HD który bardzo dobrze się sprawdza bardzo dobrze się sprawdził przy tych porywach wiatru bardzo dobrze się sprawdzał przy tych porywach przy tych opadach śniegu więc sprawdźmy sobie co on tutaj widzi bo on też widzi 23- 24 No i tu możemy zaobserwować następującą sytuację tylko to może wyłączę, żebyście daty widzieli tu macie daty przy mojej twarzy. No, i widzimy wzrost prędkości wiatru 24 około godziny 10-11 nad ranem. 40-50 do 60 km na godzinę. I ta strefa powinna dosyć szybko w Wigilię objąć nasz kraj. Do godziny 21-22 w Polsce Zachodniej Południowej 40-50 km na godzinę. Na wybrzeżu 60-70 km na godzinę. Do godzin porannych rozchula już nam się konkretnie pory wiatru do 70 bądź 80 km na godzinę w południ na południowym zachodzie, w centrum na północnym wschodzie na wybrzeżu 80-90 do 90 km na godzinę no i tutaj nam się ten model urywa w godzinach porannych, więc ten model trochę tonuje porywy wiatru ale mimo wszystko 70, lokalnie do 80 do 80 km na godzinę. I ja raczej jestem tego zdania, że to będzie gdzieś w tych granicach. No ale to jest jedno: porywy wiatru to jest jedno, drugie to jest opady. Ten front atmosferyczny, tak jak wspominałem, w sobotę przemieszczający się powoli, zbliżający się do naszych południowo-zachodnich granic, jest to front ciepły. Po jego, po jego stronie wschodniej czyli tutaj gdzie jest chłodne powietrze wypierane będą występowały opady śniegu bądź śniegu z deszczem te opady są będą bardzo wydajne natomiast po jego stronie zachodniej gdzie będzie napierało ciepłe powietrze to tutaj już będziemy mieli opady deszczu. Lokalnie dosyć dużo tego deszczu spadnie. Ta strefa o ile na początku w sobotę ona będzie tak powolutku gdzieś tam falowała przy naszych zachodnich granicach, o tyle w wigilii już bardzo szybko zacznie obejmować kolejne tereny Polski, przy czym jest tendencja do tego, że te opady najsilniejsze będą na zachodzie, południowym zachodzie, a im dalej ten front będzie kierował się na wschód, tym te opady powinny być słabsze. No i tutaj Cały kraj praktycznie jest objęty tymi opadami, na początku śniegu, potem śniegu z deszczem, następnie deszczu, za tym będą przemieszczały się, jest też szansa na komórki konwekcyjne, komórki konwekcyjne związane z opadami deszczu też ta konwekcja może przynieść wyładowanie, ale tu, tu musimy jeszcze chwilę poczekać, zobaczyć jak to będzie wyglądało 25 chwilowa poprawa pogody, a potem kolejne zachmurzenie, kolejne opady już deszczu, ale związane tu przede wszystkim z Polską, północną, z tym drugim niżem, który będzie się przemieszczał. W sumie już trzecim niżem, nie? No i temperatury. Te temperatury niestety nam wzrosną. O ile jeszcze 23 na wschodzie temperatury będą poniżej zera, o tyle już 24 w ślad za tym frontem atmosferycznym ciepłym, te temperatury bardzo mocno wzrosną. Na zachodzie do 11, a nawet do 12 stopni Celsjusza, w Polsce centralnej 10 stopni Celsjusza, na wschodzie również. Te temperatury będą wysokie i o ile w nocy będą spadać tam do 4, 6, 7 stopni Celsjusza, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, o tyle 26 znów zrobi się ciepło, a na południu i południowym wschodzie do 12, a nawet 13 stopni Celsjusza. Tak wygląda sytuacja pogodowa na tą chwilę. Zapraszam na prognozę pogody już na Wigilię 23 grudnia o godzinie 19 na live i tam już wszystko sobie dokładnie omówimy.